chodzi, to nie chodzi. Oni się też nie bardzo nie sankcjonują, nie? Także wiesz, słuchaj, ja wiem, jak wygląda w kościele katolickim, bo przecież ktoś tam się wysłał w kościele katolickim, bo się wychowywała w kościele katolickim protestanckim, nie? Kilkudziesięciu, prawda? No, w Warszawie nawet więcej sankcji. Także wiesz, i tu Poznanie, nie? Także wiesz, ja wiem, jak to wygląda. Najlepiej pamięcia Pana Boga Poznanie. Im mniej, czyli Poznanie odgórne się mi od Boga, rozumiesz? A ludzkie są niepotrzebne. A po drugie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby być królem, gdzie mi klaszczą, rozumiesz, to ja będę im kiwała głową. Tak dobrze mówicie, to dobrze robicie, rozumiesz? Tak, oczywiście. Tak naprawdę robię źle. Źle robią, tak, źle robią, tak. Modlą się pod figurą, a diabła za skórą. No może wszystko, wiesz, czy to zielonoświatkowi, czy to adwentyści, to wszystko na pokaz. Powiedz, porozmawiaj z nimi o wiedzy, rozumiesz? Jak oni zobaczą, że masz wiedzę, to pastor będzie później na następny raz ciebie unikał na odległość, żeby tylko, żeby z tobą nie porozmawiać. No tak, tak, no bo wiesz, oni wierzą tego ducha i żeby to chociaż była ciemnota, ale jeżeli jesteś pod wpływem ducha, to możesz gadać językami, których sama nie rozumiesz. No ale przecież w Biblii pisze, nie? Że kiedyś te języki ustaną, nie? No i wiesz, i każdy przecież do tych języków różnie podchodzi. Dlatego brakuje mi takich znaków na S8 na przykład. Tak. I wiesz, ja słuchaj, ja mam tam swoje zdanie na ten temat, ja nie muszę chodzić do kościoła żadnego, ja mam Biblię, sobie czytam filmy, YouTube, czyli filmy różne, rozumiesz, i żyję tym, a co mnie obchodzi chrześcijaństwo? Każdy od Boga, przed Bogiem za swoje czyny kiedyś odpowie. No wiesz, chrześcijaństwo to jest złe, bo chrześcijaństwo, te astery, kult kobiety, pogaństwa wziął mleko z piersi Boga Rodzicy, liczył po kościołach, gwoździe pokazywał i po prostu krzyża, że tak powiem, spala i pokazywał drewno Arki Noego po każdym kościele, tony drewna z tego krzyża się porobiło, że to handel i na pokaz i że to jest nieciekawe. Religie tworzą konflikty, prowadzą do wojen, nieporozumień, rozumiesz? I dlatego ludzie od kościołów odchodzą. Chcą być niezależni. Jeszcze tam sprzedawają trochę wiedzy młodym, ale młodzi zdobędą wiedzę z internetu, rozumiesz? To nawet nie wychodzi do żadnego kościoła. Zgaśnie. To jest kolejny zarzut do tych, krótki się kończy, bo wiesz, młodzi coraz więcej mają wiedzy, coraz więcej internetu. I patrzą, jak ludzie postępują, czyli wolą od kościoła odejść, jak w tym głównie krzyć i tonąć razem z nimi. Nie zaglądam teraz Biblii. Okultyzm i historia w świetle Biblii. Jest bardzo ciekawy film. Okultyzm. A wiesz, to będzie... Wartyka coś oglądałam, to jest mnóstwo. Obecnie przykładowo, tak jak się mówi, jak ten film 13 apostoł, rozumiesz? Te wszystkie odcinki i tam ci na wszystkie... Na wszystko czas przyjdzie, nie ma. Na wszystko czas. O, mapa Babilonu. Jeszcze może jakie, było tam położyć, o, na temat okultyzmu, bardzo ciekawe. Ile zabobonu, czaru do kościoła weszło, co z Chrystusem nic wspólnego nie miało. I takie chrześcijaństwo. A ja mówię o chrześcijanizmie, że to dopiero prawdziwy był chrześcijanizm. Ale kiedy to było? Było wcześniej, za czasów apostołów. Ale wiesz, Żydzi mają ważny świat, nie chodzi o rozpatrywać wszystkie kościoły, to każdy kościół ma więcej wad jak zalet. No wiesz, jeżeli z pogaństwa biorą, to na pewno tak. Mapa Babilonu, z religii Babilonu Trójcze. Przecież w Trójcze ani Jezus nie wierzył, ani nie propagował. To weszło z Babilonu. Wiara w duchy. Magia, czary. To wszystko. Nie chodzi o samo proste, ale chodzi o wiele innych rzeczy, rozumiesz? No.
wiele. Myślał historyjki o bliskiej rzeczy do pracy i tak dalej. Wszystko jest jasne, nikt nie ma siebie pretensji, a nałożenie grzywny wiąże się z tym, że kierowca wykazuje skruchy. Dlatego, bo ludzie tej, ta Biblia to jest teraz moja droga w śmietniku pod pałacem, Nowy Testament wyrzucany do kosza, do śmietnika, na trawę, na glebę, na drzewa, na krzaki, na ulicy. Sama widziałam tu pod Sokołem, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Dziaduwa chciał kupiła w pałacu, książki drogie kupiła, a jak rozdają gedeonici Nowy Testament, Bóg do kosza, Bóg do kosza, a chrześcijańskie pisma greckie to wszędzie są te same. Można byłaby ustanowić. No ale tu powinnaś tłumaczyć. Ciekawe, co by ci żołnierze powiedzieli, żeście siedziała na lotnisku na przykład z Biblią. Ciekawe, co oni by powiedzieli, że to jakaś dewotka siedzi, czy co? Mogłabyś dać przykład, że ty propagujesz Biblię, jesteś misjonarką i oni powinni brać od ciebie przykład i szukasz osoby do porozmawiania na tematy o Królestwie Bożym. Jak ja bym z nimi rozmawiała, to by było o, tak wyszło proces, 100% o Biblii, to oni by tylko ze mną słuchali. Dzień dobry, czołem. Przeprowadzili jedną rozmowę i by wiecie, ze mną nie chcieli rozmawiać. Nowego roku. No, miały tak, w życie kolejny nowy no przepis. No i by się, się skończyło, to nie na tematy Biblii, nie rozmawiam, bo rozumiesz, bo to nie jest mój level, nie jest to mój poziom. W jakimś Boże Ducholskim, więc no wiesz, bo oni nic na tematy Biblii nie wiedzą. Jak oni się zbroją i tylko patrzą, żeby to się nie stało, a dziecko małe wpadło na schody ruchome, tam takie było, wiesz, tam gdzie informacja turystyczna była, takie kiedyś były schody ruchome, dziecko wleciało, zaczęło ryczeć, płakać, to żołnierza nie było, jakaś obca kobieta, malutkie dziecko wbiegła na te schody, chwyciła, żeby się nie pokaleczyło tam przy zdjęciu. Mają wejść w życie przepisy o okresie próbnym. Okres próbny ma kopia i także wie. Osobę, która każdy się robi jak zechce i odpowie. Słuchaj, każdy tylko ma ręce kolonki i robi to sobie. Nie będą no obejmowały tych. A co tam robisz teda w domu? Co tam robisz? Jest na motocykl, No i ja siedzę, poleżę trochę. Teraz wychodziłam do kiosku do ładowania, takie co nieco. I wróciłam zimno, zimno nieprzyjemne. Ale teraz dorosłem do jednego. No, oczywiście to się do domu i po trochę z tej Dobra, a Mareczek ci tej toalety nie wyremontuje tam? W skrócie Państwu powiemy, jakie przepisy mają wejść no w czerwcu 2018. Ja mam wyremontowaną, nic nie trzeba. Aha, nic nie trzeba. Niezależnie od tego, czy miał no i to dobrze. No. Musi być pojazdem. Wszystko ma, wszystko potrzeba, rozumiesz. Wszystko ma, niczego mi nie potrzeba. Państwo sobie dopowiedzą. No i bardzo dobrze widzisz. No. Bo to Mareczek... No pewnie, bo on po prostu jest zakałą na drodze każdego człowieka. On powiedział, że tam wyje, kto was wcześniej czy później tam wywali. Wiesz jak to Mareczek. To jeżeli to współdzielimy, to mam sobie... Nic się nie ma, mam po prostu... Nie mogę tego przeżyć, że ja do niego nie przychodzę i on to we mnie nie dostanie. To mam po prostu, że ja chcę, że tak się nie zależy. To jest jego problem, wiesz? Ale on nie może sobie tego wyobrazić, że ty byś przyjechała z gołą ręką do niego. To on tego nie może sobie wyobrazić teraz. To już nie chcę w ogóle sytuacji pamiętać, bo zawsze ty przywoziła, zwoziła, równo się tak cieszy, że to dla niego. Aj, 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 tylko dla niego. To teraz, jak ty byś sama tak przyjechała z gołą, gołymi rękami, to on by już tego nie mógł sobie wyobrazić. No, to by tego nie wyobrażał. Czyli wieża Babel zła, Mareczek zły, jakie są jeszcze imiona złe? Dlaczego?
motocykl jest pojazdem samochodowym. Na wódce, na wódce. Ja się nie odzywa, jak on ma interes jakiś, to dzwoni, wiesz, pokrętny taki interes, a że to, a ciebie zaprasza, a na co to mi ten rosołek, rosołek ja bym może teraz zjadła, jak mam te biegunce, a nie, on narzuca się i te wszystkie soki z ciebie chce, wiesz, no. Weszły w życie, jest więc szansa, że na przykład komisje parlamentarne
bądź też eksperci, bądź eksperci zaproszeni do rozmów i konsultacji przez resort, coś z tym fantem zrobią. Pomysł jest świetny, proszę Państwa, tyle że nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Jeśli chodzi o doskonalenie techniki jazdy w Finlandii, od 12 roku życia uczy się od dziecka, jak zachowywać się w skrajnych warunkach meteorologicznych. Dzięki temu, po pierwsze, z tego kraju pochodzi najwięcej mistrzów kierownicy i wrajnych samochodów. Ale mówisz, że nie zawraca i tak dalej. Że tak jest, to są ludzie, którzy są, co? Sisu, a oni są sisu. Dlatego, bo mają wszystko w małym palcu i nie pękają, dlatego, że koszach padły. Poślizg, a oni z kolei znikają, odbijając się na najbliższe drzewie. Pomysł bardzo dobry, tyle że złe przepisy. I te detale, jak mówi Tomasz Haj, dokumentując meczek polskiej reprezentacji, detale są najważniejsze, więc jest jeszcze szansa, że przez te kilkanaście miesięcy wypracujemy odpowiedni program, tak, dzieci, adepci mogli powiedzieć, że te kursy w ogóle im coś dały, a nie były tylko po to, żeby wyciągnąć 100 zł za płytę, 200 zł za coś tam, czyli młody kierowca, który zazwyczaj dopiero wkracza na rynek pracy i bardziej oszczędza i szuka skąd wziąć, nie musiał dodatkowo jeszcze wydawać pieniędzy, bo wolelibyśmy, żeby tę kasę przeznaczył na przykład na szkolenie w zakresie przydatnym bezpośrednio do zatrudnienia. Niech sobie da założyć czarną skrzynkę, która pozwoli ubezpieczycielowi przekonać się, że jeździ rozsądnie, czyli przełoży na niższą składkę. I to będzie dużo lepszym kagańcem niż takie obostrzenia i tworzenie takiego quasi-policyjnego państwa, bo mnie to się kojarzy, Tomku, z tą bransoletką na nogę. Jak jesteś w jakiejś sprawie na komisariacie, to zauważyłeś, wchodzi taki typek i mówi: jest Janusz, syn Sebastiana w sali 72-84-51 i pan komendant mówi: dziękuję. No za pieniądze, bo nie uchodziło o te pieniądze. A Państwu mówimy do usłyszenia następną sobotę, 3 minuty po pół do 15. Mariusz Gzyl, a wraz ze mną w drugiej części magazynu instruktor doskonalenia techniki jazdy Tomasz Kulik. Bo mi bardzo miło, dziękuję. Tam dziękuję, że do usłyszenia. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Ale to chyba nas bezwzględnie. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały. Zapewnia Luisa Bebłot. Nowa powieść autora Życia Pi. Tym razem Jan Martel zabiera czytelników w podróż po dwudziestowiecznej Portugalii i zakopane ludzkiej duszy. Wysokie góry Portugalii to po części współczesna bajka, a po części pełna zagadek historia o duchach. Napisana z miłością i humorem, emocjonująca opowieść o miłości i stracie. O książce Jana Martela z tłumaczem Pawłem Liprzycem i Agatą Wiśniewską z wydawnictwa Albatros porozmawiam w niedzielę o 14.15. Polskie Radio 24. To zaraz Polskie Radio 24. Zadzwonię, a ty nie odbieraj. Najbliższą niedzielę, 5 lutego, w roli głównej Karolina Ciesielska, Polska, Sugar Craft i mistrzyni Polski Expo Suite. Także właścicielka lukrowych fantazji. Będzie o pasji i miłości do cukiernictwa, ale bez słodkości w studiu. Kobiety sukcesu. Zaprasza Maja Kuczyńska. Autopromocja. Zawsze były to już wszystkie relacje z dzisiejszych, wczorajszych spotkań opłatkowych, które miały miejsce właśnie w regionalnych tutaj miejscach. Minęła 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Czy Polska przyjmie dwa dzieci z syryjskiego Aleppo? Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, mówi rzecznik rządu. Rosjanie boją się ptasiej grypy, zakazują wwozu żywego drobiu i jaj lęgowych pochodzących z krajów europejskich. Krytyka prezydenta Trumpa wymierzona w sędziego, który wstrzymał wykonanie dekretu o zawieszeniu migracji z 7 krajów muzułmańskich. Dorota
Marta Wojtalczyk. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zaprzecza informacjom medialnym, jakoby polski rząd odmówił przyjęcia dzieci z Aleppo w Syrii. Listy do rządu w sprawie przyjęcia dzieci skierował prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Według rzecznika rządu pismo było bardzo ogólne. Żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła. Pismo, które skierował pan prezydent Karnowski, jest pismem bardzo ogólnym. On nawet tam nie wskazuje, ile to by miało być osób, na jakich zasadach te osoby miały być tutaj sprowadzane, skąd, które dzieci, które osoby, kto miałby się tutaj nimi zaopiekować. My naprawdę jesteśmy gotowi do podejmowania właśnie w tych sprawach, sprawach niezwykle drażliwych i wrażliwych społecznie, podejmować dyskusje, rozmawiać. Według rzecznika rządu Platforma Obywatelska wykorzystuje tę sprawę czysto politycznie. Konieczne jest to rzeczowe podejście, zauważa Rafał Bochenek. Rosja zakazuje wwozu żywego drobiu, także jaj lęgowych pochodzących z krajów europejskich. Rosyjska Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego tłumaczy tę decyzję rozprzestrzenianiem się na kontynencie wirusa ptasiej grypy. Wcześniej z tego samego powodu Moskwa wstrzymała import drobiu i jaj z Polski. Na opublikowanej przez agencję Interfax liście krajów objętych czasowym embargiem znalazły się oprócz Polski Austria, Wielka Brytania, Węgry, Bułgaria, Grecja, Niemcy, Włochy, Holandia, Rumunia, Słowacja, Francja, Chorwacja, Czechy i Szwecja. Zakaz importu dotyczy nie tylko żywych ptaków i jaj lęgowych, ale wszelkich przetworów zawierających drobiowe komponenty. Rossielhoznadzor poinformował, że w związku z zapotrzebowaniem w Rosji na tego typu produkcje skieruje odpowiednie pismo do Komisji Europejskiej. Agencja Nadzoru proponuje, aby w ciągu 7 dni przedstawiono jej informację dotyczącą miejsca występowania ptasiej choroby i tego, jak wykonywane są międzynarodowe rekomendacje dotyczące przypadków występowania ptasiego wirusa. Kraje, które przedstawią tego typu dane, mogą liczyć na częściowe wznowienie eksportu. Te informacje przekazał z Moskwy Maciej Jastrzębski. Donald Trump krytykuje sędziego federalnego ze stanu Waszyngton, który wstrzymał wykonanie dekretu o zawieszeniu imigracji z 7 krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Decyzję sędziego amerykański prezydent określa mianem absurdalnej. Więcej o tym w korespondencji z Waszyngtonu. Opinia tak zwanego sędziego, która w gruncie rzeczy odbiera naszemu państwu możliwość egzekwowania prawa, jest absurdalna i zostanie unieważniona, napisał Donald Trump na Twitterze o decyzji sędziego federalnego Jamesa Robarta, który został nominowany na to stanowisko jeszcze przez George'a Busha. W innym wpisie amerykański prezydent ubolewał, że państwo zostaje pozbawione możliwości działania w kwestiach bezpieczeństwa obywateli. Wcześniej Biały Dom zapowiedział, że odwoła się od decyzji o wstrzymaniu wykonania dekretu Donalda Trumpa, ale podporządkuje się jej. Linie lotnicze zostały już poinformowane, że mogą przyjmować na pokłady samolotów przybyszów z krajów objętych wcześniej zakazem. Sędzia James Robart polecił rządowi USA wstrzymanie wykonania dwóch części dekretu Donalda Trumpa. 90-dniowego zakazu wjazdu do USA obywateli Iranu, Iraku, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu oraz restrykcji dotyczących przyjmowania uchodźców. Inne sądy federalne też zgłaszały zastrzeżenia do dekretu, ale nie posuwały się do wstrzymania jego realizacji. Niewykluczone, że spór rozstrzygnie dopiero Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To ma być niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. Instytut Pamięci Narodowej uruchamia Pokój Zagadek Żołnierze Wyklęci. To pionierski projekt edukacyjny przygodowej gry zespołowej odbywającej się w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu. Gracze używający rzeczywistych przedmiotów powinni w określonym czasie odgadnąć tajemnicę pokoju i wykonać zlecone zadania. Po pokoju zagadek oprowadza współtwórca gry Karol Madej z Biura Edukacji IPN-u. Pokój Zagadek IPN ma pokazać historię związaną z żołnierzami wyklętymi. Tutaj mamy naukę poprzez zabawę, czyli gracze wchodzą do pomieszczenia, przechodzą jakby do lat 40, to jest rodzaj takiego wehikułu czasu i dostają misję uwolnienia więźni. Najważniejsze to uwolnić Orlicza z aresztu. Wyrzabimy ubeków z posterunku, ale możemy ich zwodzić najwyżej przez godzinę. Gra, która trwa 60 minut, sprowadza się do tego, żeby rozwiązać różne zadania, pomigłówki, wykazać się kreatywnym myśleniem logicznym, myśleniem współpracować po to, żeby rozwiązać wszystkie te zadania. Interaktywna ekspozycja Żołnierze Wyklęci będzie dostępna od połowy lutego w Centrum Edukacyjnym IPN-u przy Marszałkowskiej w Warszawie. Zapisy już trwają, szczegóły na stronie IPN-u. W nocy sporo różnych opadów na zachodzie i południu kraju, miejscami słabe opady deszczu, mrzawki lub deszczu ze śniegiem możliwe, marznąca mrzawka. W innych regionach też słabe opady śniegu, śniegu ziarnistego lub marznącej mrzawki. Na południu lubelszczyzny będzie padał marznący deszcz. Na zachodzie i południu mgły, które lokalnie mają ograniczać widoczność do 200 metrów. Na Suwalszczyźnie mroźno, minus 6 do minus 3 stopni. W innych regionach od minus 2 do plus 1.
Polskie Radio 24. Słowem nic wszystko. Nic nie wydawać, no ale że nam się chce, wiesz, i to to, i to to, i trzeba po 400 zł płacić teraz. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z Audi Q7 Quattro. Dostępnym z ratą od 2750 zł netto miesięcznie. I bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 34. Złote? Nie, no coś ty. Grosze. 34 grosze za kilometr plus 216 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Focusa w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami, dostępny w Getin Leasing i Idea Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawierane w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy zadzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Oj, Netio, internet dla firm za złotówkę miesięcznie. Ja ci zaraz tu zarobię, na moim karku nie. Pierdolę. Kurwa, na tych reklamach tylko zarabiają. Więc jeżeli większość firm rejestruje się w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, to ponadproporcjonalną korzyść z tego tytułu odnoszą te miasta. Bo przecież sprzedaż tych firm, chociażby PKO BP, Orlenu, czy większości firm zagranicznych, właśnie prowadzona jest na terenie wszystkich województw, wielu gmin, wielu powiatów. A beneficjentem tego są te wielkie ośrodki. Więc w całej architekturze budżetowej zaszyta jest niesprawiedliwa preferencja dla wielkich ośrodków. Odwrócić tego ministrowi finansów nie jest łatwo. Minister rozwoju chciałby, wierzcie mi państwo, ale ministrowi rozwoju nie jest tak łatwo, ponieważ wiązałoby się z tą oczywiście konieczną kompensatą dla tych ośrodków, które od razu by powiedziały, no zaraz, mamy plany na 5 lat do przodu, na 10 lat, drogi, mosty, tramwaje, metra, prawda, jeśli chodzi o Warszawę na przykład, czy Kraków i prosimy tutaj o kompensację z budżetu państwa. Tymczasem budżet państwa jest w sytuacji bardzo nietypowej, ponieważ my z tego budżetu przekazaliśmy ludziom 40 miliardów złotych w tym roku, a w przyszłym roku przekazujemy wraz z obniżką wieku emerytalnego 50 miliardów złotych. I tak warto się zastanowić przez chwilę, no jak to jest możliwe, że my przekazujemy tak wielką ilość środków, w szczególności przeznaczając je właśnie do tej tytułowej tutaj z mojego referatu, z mojego wystąpienia Polski B. Bo 500+, które jest częścią tych 50 miliardów, to 23,5 miliarda w tym roku, w większości przeznaczane jest dla obszarów wiejskich i małych miasteczek. Bo tam jest więcej jest dzieci, drugich, trzecich, pierwszych też, prawda? W związku z tym statystycznie to ponadproporcjonalną pomoc dostają te ośrodki. Również inne nasze wydatki z budżetu, których wcześniej nie było. Pan minister Jurgiel przeznaczył ponad miliard złotych więcej na ubezpieczenia dla rolników. No to jak sama nazwa wskazuje, idzie dla rolników, dla firm małych, średnich, z sektora rolno-spożywczego. I tak te wydatki można, mógłbym dodawać właśnie do tych 50 miliardów i przecież ten pieniądz nie został wyczarowany. My musimy te pieniądze z jednej strony wypracować w uszczelnieniu budżetu, w walce z mafiami VAT-owskimi, z drugiej strony przez przyspieszony, zrównoważony wzrost gospodarczy. A zrównoważony wzrost gospodarczy to właśnie w dużym stopniu wzrost, który czerpie też z tych źródeł, które do tej pory były w dużym stopniu zapomniane. My mówimy Polska A i Polska B. Taka fraszka Staudingera mi się przypomniała. Nie wiem, czy ojciec dyrektor pozwoli ją powiedzieć tutaj w tym miejscu.
Jest wolność? Nie wiem, ale zostałem ośmielony. No, Polska A, Polsce B każe się całować, prawda, w D. I jest to przez ostatnie bardzo wiele czasu, wiele lat, wyraz tak, że rzeczywiście mamy cały czas do czynienia z tym podziałem, o którym Żeromski w przedwiośniu mówił, że składa się Polska z tych trzech takich nierównych połówek, tak? Mówiono na nierównomierny rozwój przed II wojną światową. Dzisiaj mówimy o tych różnicach Polska A i Polska B. Wielkim programem, który rozpoczęliśmy, który, wierzcie mi Państwo, jest czymś, co nawet jak częściowo nam się powiedzie, a ja wierzę, że nam się powiedzie w całości, który ma szansę doprowadzić do zmiany i do zrównoważenia tego rozwoju, jest program taniego budownictwa mieszkaniowego. Program byłego ministra Barszcza, przez niego zrobiony teraz pod kierunkiem ministra Adamczyka, z moim wsparciem. Program tanich mieszkań. No bo jeżeli chcemy, żeby wracali ludzie tutaj z Londynu, a niedawno byłem w Londynie, w Cambridge, rozmawiałem ze studentami, dziesiątki tysięcy ich tam są, Polaków, którzy chcieliby wrócić i oni się nie boją tak bardzo o pracę, bo mają dobry zawód, mają świetne doświadczenie, bardzo dobry język angielski, ale gdzie my tu będziemy mieszkać? W Warszawie za 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w Krakowie za 7, w Wrocławiu za 6, w Toruniu za 4,5 czy 5? Te mieszkania powinny być 2 razy tańsze. I biorąc pod uwagę koszt budowy, mogą być 2 razy tańsze. I to jest wielka inżynieria finansowa, której dokonujemy w ramach naszych planów budżetowych i w ramach naszych planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pewnym elementem, który chciałbym Państwu zostawić taką refleksję, bo ona jej nie rozwiążemy dzisiaj, jest napięcie, które zarysował krótko też pan prezes Kaczyński w swoim wstępnym wystąpieniu, napięcie między polityką rozwojową a polityką społeczną. Bo minister rozwoju z budżetu na rozwój nie dostał jeszcze ani złotówki. Wszystkie tematy, które zrobiliśmy do tej pory, repolonizacja PKO SA, repolonizacja BPH, wejście w wspólną spółkę z PESą co do wynajmu lokomotyw, wsparcie dla polskiego górnictwa 3 miliardy złotych. Wsparcie dla polskiego rolnictwa, o którym wspominałem wcześniej. Wszystkie tematy biznesowe, których rozwinęliśmy już dziesiątki, to są tematy, które rozwijamy na zasadzie specjalnego montowania finansowego, a nie wsparcia budżetowego. No, wyobraźcie sobie Państwo tylko, jakby nasz rozwój mógł wyglądać, gdybyśmy jeszcze potrafili wygospodarować te, no już nie powiem 50 miliardów, tyle ile przeznaczyliśmy na cele społeczne. Przeznaczyliśmy na cele społeczne 50 miliardów, ale 10, 15 miliardów. Myślę, że ta Polska B niedługo by się zamieniła w Polskę, jeszcze tą, nie ma literki przed A, ale taką Polskę, która by przegoniła szybko Polskę A właśnie dzięki takim zmianom. To jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy. Nasi wielcy działacze gospodarczy dostrzegali te problemy już wcześniej. Stanisław Szczepanowski w swojej książce Nędza Galicji pisał właśnie o tym, że ona wiąże się z tym, żeby dać perspektywy rozwojowe trochę kapitału również w tych małych ośrodkach. I w jego czasach, w końcu XIX wieku, kiedy to pisał, do Ignacego Łukasiewicza przyjeżdżały delegacje od Rockefellerów, żeby uczyć się, jak destylować ropę naftową wtedy w tym zagłębiu borysławsko-drochobyckim po raz pierwszy właśnie w małych miasteczkach odkrytą i wtedy zastosowaną. Drodzy Państwo, to była wypowiedź pana Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju i finansów na temat polityki rozwoju i koniec podziału na Polskę A i Polskę B. To było jego wystąpienie podczas dzisiejszej konferencji w naszej uczelni. Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Bardzo dziękuję za uwagę. Kwadrans po godzinie 16:00. Łączymy się z Radiem Watykańskim. Ale to i tylko na rowerze jedzie cały czas, co ona tam psani? Bo to jest tylko zła robota, słuchaj, bo normalnie wszystko stanie. No, wszystko stanie, zaraz znowu będzie 2 tygodnie ciemności. No, dobra, zaraz tu się wyłączy, bo ten telefon ma słabą baterię, no. Aktualności?
Radia Watykańskiego. No, no tak. Beata Zajączkowska no, i Krzysztof Brąk. Pieniądz jest ważny, ale musimy umieć nim służyć, zwłaszcza ubogim i przyszłości młodzieży, wskazał papież przedsiębiorcom z całego świata związanym z ruchem Focolari. Prawdziwa troska o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną i edukację to zdaniem kardynała Pietro Parolina wartości, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi borykają się kraje afrykańskie. W Warszawie obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Witamy Państwa 4 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny. Duchowa wspólnota serc staje się jeszcze pełniejszą, kiedy jest wspólnotą dóbr, talentów, zysków. Przedsiębiorstwo nie tylko nie musi niszczyć wspólnoty osób, ale może ją budować i promować, powiedział papież, spotykając się w Watykanie z ponad 1000 przedsiębiorców z prawie 50 krajów wszystkich kontynentów, uczestniczących w kongresie zorganizowanym przez ruch Focolari. To jego założycielka Chiara Lubich, wstrząśnięta nierównościami społecznymi, jakie zobaczyła w Brazylii, zainspirowała ćwierć wieku temu sieć przedsiębiorców działających pod hasłem ekonomii wspólnoty, przypomniał Franciszek. Pieniądz jest ważny przede wszystkim wtedy, gdy go nie ma, a od niego zależą żywność, szkoła, przyszłość dzieci. Jest jednak bożkiem, kiedy staje się celem. To właśnie Jezus nazwał pieniądz Panem. Nikt nie może dwóm Panom służyć. Jest ich dwóch, Bóg i Bożek Pieniądz. Bogini Fortuna to coraz bardziej nowe bóstwo pewnego typu finansów i całego systemu hazardu, który niszczy czy miliony rodzin na świecie, a któremu wy słusznie się sprzeciwiacie. Ten bałwochwalczy kult jest namiastką życia wiecznego. Pojedyncze wyroby, auta, telefony starzeją się i zużywają, ale kiedy mam pieniądze czy kredyt, mogę zaraz kupić inne, łudząc się, że pokonuję śmierć. Najlepszy i najbardziej konkretny sposób, by pieniądz nie stał się bożkiem, to dzielić go z innymi, zwłaszcza ubogimi, czy dać młodym naukę i pracę. Kiedy podzielacie i darujecie swoje zyski, to mówicie faktami do pieniądza. Ty nie jesteś Bogiem, nie jesteś Panem. I nie zapominajcie tej wzniosłej filozofii i teologii, która kazała mówić naszym babciom: diabeł wchodzi przez kieszeń. Che faceva dire alle nostre nonne: il diavolo entra dalle tasche. Mówiąc dalej o ubóstwie, Ojciec Święty wskazał, że nie wolno ludzi biednych wyrzucać na śmietnik i ukrywać ich przed oczyma innych. Bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Trzeba więc dążyć do zmiany reguł gry systemu gospodarczo-społecznego. Naśladować miłosiernego Samarytanina z Ewangelii nie wystarcza. Oczywiście, kiedy przedsiębiorca natknie się na kogoś, kto padł ofiarą, ma się o niego zatroszczyć, a nawet włączyć w swoje braterskie działania rynek. Wiem, że staracie się to czynić od 25 lat. Trzeba jednak działać przede wszystkim, zanim człowiek wpadnie w ręce zbójców, zwalczając struktury grzechu, które wytwarzają przestępców i ich ofiary. Przedsiębiorca, który jest tylko miłosiernym Samarytaninem, spełnia połowę swojego obowiązku, leczy dzisiejsze ofiary, ale nie zmniejsza liczby jutrzejszych. Trzeba naśladować miłosiernego ojca z przypowieści o synu marnotrawnym i oczekiwać w domu na synów, współpracowników, którzy zbłądzili, objąć ich i świętować z nimi, a nie dać się zablokować tym, którzy z powołaniem się na zasługi odmawiają miłosierdzia. Przedsiębiorca wspólnoty ma robić wszystko, aby ci, którzy błądzą, mogli mieć nadzieję na pracę i godną zapłatę, a nie musieli jeść tego, co świnie. Papież skierował następnie uwagę przedsiębiorców związanych z ruchem Focolari na to, co należy czynić dla budowania przyszłości. Wyszedł od przykładu z dawnych czasów, kiedy nie było jeszcze lodówek. Przypomniał, że gospodynie dzieliły się wtedy nawzajem chlebowym zaczynem. E la reciprocità. To jest wzajemność. Wspólnota nie jest tylko dzieleniem się dobrami, ale także jest pomnażaniem, tworzeniem nowego chleba, nowych dóbr. Miłość jest czynna, kiedy kochamy, a nie kiedy piszemy opowieści czy oglądamy telewizyjne seriale.
Ekonomia wspólnoty będzie miała przyszłość, jeśli darujecie ją wszystkim i nie pozostanie wewnątrz waszego domu. Darujcie ją wszystkim, a najpierw ubogim i młodzieży, którzy najbardziej jej potrzebują i umieją sprawić, że otrzymany dar zaowocuje. Aby mieć życie w obfitości, trzeba nauczyć się dawać. Nie tylko zysk z przedsiębiorstw, ale siebie samych. Dzisiejsza ekonomia, ubodzy, młodzież potrzebują przede wszystkim waszej duszy, waszego braterstwa pełnego szacunku i pokory, waszej woli życia, a dopiero potem waszych pieniędzy. Voglia di vivere e solo dopo del vostro denaro. Prawdziwa troska o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna i edukacja to według kardynała Pietro Parolina wartości, które mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, z jakimi wciąż borykają się kraje Afryki. Watykański sekretarz stanu mówił o tym na zakończenie swej wizyty w Republice Konga. W tym kontekście wspomniał m.in. o ważkiej kwestii, jaką jest możliwość korzystania przez wszystkich mieszkańców z bogactw swego kraju. Nie może być tak, że będą z nich czerpać tylko nieliczni, pomnażając swe majątki, a reszta społeczeństwa będzie żyła w biedzie, zaznaczył kardynał Parolin. Wizyta przedstawiciela Watykanu zbiegła się z 40. rocznicą nawiązania relacji dyplomatycznych między Republiką Konga a Stolicą Apostolską. Podpisano też porozumienie regulujące działanie Kościoła w tym kraju. W tym kontekście wskazano na ogromny wkład wnoszony przez katolików w rozwój kongijskiego społeczeństwa, między innymi na polu edukacji i służby zdrowia. Kardynał Parolin poinformował też o sprawnym przebiegu procesu kanonizacyjnego kongijskiego męczennika kardynała Emila Biajendy. Był on arcybiskupem Brazzaville, został uprowadzony, a następnie zamordowany w marcu 1977 roku. Jest jednym z trzech kardynałów, którzy w XX wieku przypłacili życiem swe posługiwanie dla Kościoła. Kamieniem węgielnym nowego humanizmu jest przyjęcie dzieci nienarodzonych. Te słowa matki Teresy z Kalkuty przypomniał przed mikrofonem Radia Watykańskiego honorowy przewodniczący włoskiego ruchu Na Rzecz Życia. Zapytany o przesłanie, jakie święta z Kalkuty, patronka ruchów pro-life, zostawiła na obchodzony jutro we Włoszech Dzień Obrony Życia, Carlo Casini wskazał na jej słynne zdanie: jeżeli zgodzimy się na to, aby matki mogły usuwać owoc swojego łona, to co nam pozostanie? Aborcja to początek, który zagraża pokojowi na świecie. A ponadto matka Teresa wzywała do zrobienia wszystkiego, by nigdzie na świecie kobiety nie były zmuszane do aborcji, przypomniał lider włoskich obrońców życia. Jest także prawdą, że najbiedniejszych z biednych stanowią dzieci jeszcze nienarodzone, bo to jest całkiem nagie człowieczeństwo, które nie posiada absolutnie nic. I jeżeli zostanie pozbawione nawet miłości mamy, to naprawdę jest najbiedniejszym z biednych. Matka Teresa wypowiedziała szokujące zdanie: w Kalkucie chodzę zbierać umierających rzuconych na śmieci. Są ze mną w ostatnich chwilach swojego życia i doświadczają minimum miłości, ale nie ma tam żadnego prawa, które mówiłoby, że to dobrze wyrzucać starców, chorych czy trędowatych na śmieci, żeby tam umarli. A tymczasem, gdy chodzi o dzieci nienarodzone, istnieje na to przyzwolenie prawa, a nawet ci, którzy je zabijają, są opłacani. E invece per quanto riguarda i bambini non nati c'è l'accettazione, la legge, vengono addirittura pagati quelli che li uccidono. W 1985 roku Hiszpania przyjęła pierwszą ustawę aborcyjną. W ciągu 30 lat dokonano tam ponad 2 milionów aborcji. Wynika ze sprawozdania, które przedstawił w Madrycie Instytut Polityki Rodzinnej. W ciągu ostatnich 30 lat w Hiszpanii przeprowadzono ponad 2 miliony 100 tysięcy aborcji. Jest to więcej niż wszyscy mieszkańcy Nawarry, Riochy i Kantabrii. W 2015 roku dokonano ponad 94 tysiące aborcji. Oznacza to, że miała ona miejsce co 5,5 minuty, 11 razy w ciągu godziny i blisko 250 każdego dnia. Roczna liczba aborcji to ponad 1/3 deficytu, jaki posiada Hiszpania, jeśli chodzi o przyrost naturalny. Odpowiada też zamykaniu każdego roku 60 średnich co do wielkości szkół z powodu braku dzieci. Aborcja najbardziej dotyka młodzież. Na 10 dziewcząt poniżej 15 roku życia 8 dokonało aborcji.
Sprawozdanie Aborcja w Hiszpanii po 30 latach zwraca uwagę na gwałtowny wzrost aborcji chemicznych. Jeśli w 2010 roku stanowiły one ponad 5%, to już w 2015 roku przekroczyły 18,5%. Dyrektor Instytutu Polityki Rodzinnej Eduardo Hertfelder wyjaśnia, że dane oficjalne są niepełne i nie ukazują rzeczywistości aborcji w Hiszpanii. Instytut Polityki Rodzinnej domaga się rzetelnych danych dotyczących realnego stanu aborcji w Hiszpanii oraz zdecydowanej polityki na rzecz życia. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Godność człowieka nie zależy od jego samospełnienia, ani nie jest pomniejszana przez ograniczenia niesione przez wiek czy chorobę, bo całe nasze życie należy do wielkiego planu Boga, który On dla nas napisał. Czytamy w przesłaniu biskupów szwajcarskich na Dzień Chorego. Będzie on tam obchodzony jutro. W dokumencie biskupi zachęcają do refleksji na temat końca ludzkiego życia i proponują, aby zobaczyć go w chrześcijańskiej perspektywie. Przeciwstawiają jej coraz modniejszą dziś ideę, według której osoby znajdujące się w trudnościach fizycznych czy psychicznych są uważane za ciężar emocjonalny i fizyczny, nie do uniesienia dla społeczeństwa i najbliższych. Wzrost samobójstw wśród osób starszych, podkreślono w przesłaniu, tłumaczy się także faktem, że część społeczeństwa opowiada się za zmianami, które usprawiedliwiają i legitymizują samobójstwo jako dążenie do zachowania aż do końca życia autonomii, a więc także godności. 2 minuty dla kraju. Rafał Łączny. W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Jak podkreśla Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej, celem spotkania było podsumowanie działalności oraz przyjęcie kierunków pracy na bieżący rok. Ponieważ Akcja Katolicka leży w sercu Kościoła bardzo głęboko, więc dlatego też jest to jeden z urzędów Kościoła, bardzo mocno umocowany w Kościele hierarchicznym. Dlatego też to miejsce, dlatego ten czas, tu podsumowanie, ale też wytyczenie kierunków na zbliżający się rok, by iść i głosić. Musimy wiedzieć z kim, kto i co ma głosić. W spotkaniu uczestniczyli kościelni asystenci diecezjalni oraz przedstawiciele Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Obecny był również biskup Mirosław Milewski, asystent krajowy Akcji Katolickiej. W Drohiczynie odbywa się 14. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Jednym z tematów spotkania są przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w oparciu o doświadczenia ubiegłorocznego spotkania młodych w Polsce. Ksiądz Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, powiedział, że celem forum jest podsumowanie od strony duszpasterskiej przygotowań i obchodów SDM w Polsce. Spotkanie ma także rozpocząć pracę nad programem duszpasterskim opartym o papieskie wskazówki, który pomoże młodym przygotować się do spotkania w Panamie. Już wiadomo, że przedstawiciele wszystkich polskich diecezji oraz Komitetu Organizacyjnego SDM w Krakowie wezmą udział we mszy świętej sprawowanej przez papieża Franciszka na placu świętego Piotra w Niedzielę Palmową. Na zakończenie liturgii przekażą symbole SDM delegacji z Panamy. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Podejmiemy temat Plan Odpowiedzialnego Rozwoju Nadzieją dla Polski. Naszym gościem będzie profesor Andrzej Kaźmierczak. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast o 21.30 w Radiu Maryja pierwszy sobotni wieczór modlitwy. Jest godzina 16.30.
Maria, katolicki głos w Twoim domu. Drodzy Państwo, przed nami piosenka tygodnia. Piosenka tygodnia w Radiu Maryja. Moje ojca krwi.